Witajcie moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę dosyć długi film, ale zanim do niego przejdziemy, to czeka na was taka mała, drobna nowość, gdyż przedstawiam wam podsumowanie z ostatnich 30 dni, a co za tym idzie, listę najbardziej aktywnych widzów na moim kanale. Tu zaznaczę od razu, że kolejność jest alfabetyczna, więc żeby ktoś nie poczuł się urażony. Jednocześnie ślę podziękowania dla tych, którzy systematycznie zostawiają liczne komentarze na kanale, a także publicznie subskrybują mój kanał, gdyż to wszystko wpływa na rozwój kanału i za to szczególne dzięki. A tu jeszcze dodam, że status najbardziej aktywny komentator otrzymuje według statystyk YouTube'a Agnieszka Chmiel 1607. Gratuluję! Gotowi? Myślę, że czas zacząć film. No to zapnijcie pasy i zaczynamy! A zaczynamy od pewnego Jadusa, rodem z Azji, dokładnie z Filipin i wyspy Panay, a mowa tu o Orfnekus SP Blue Panay. Oho. No i pięknie nam tu zaatakował gagatek. Powiem szczerze, że nie zawsze uda mi się go uchwycić podczas uczty, ale tym razem się udało. No i standardowo świerszczowi raczej nie będziemy tutaj zazdrościć położenia. Ale też taki jego los. Po to był. Tutaj jeszcze znalazłem dla was fotkę, jak może wyglądać dorosły osobnik, a także zobrazuję wam jego występowanie. To tak na wypadek, jakby ktoś z was zastanawiał się, gdzie jest ta wyspa Panay. Ano tu. Kolejnym gatunkiem jest Teraphosida SP Pura. No jak się skradał i skradał, ale wreszcie się udało. No jak widzicie, zostały mi już tylko Kubany, więc nawet tym takim mniejszym pajączkom podaję te dosyć spore dla nich świerszcze, ale to nie znaczy, że sobie z nimi nie poradzą. A wręcz przeciwnie, na załączonym obrazku widać, że radzą sobie wyśmienicie. Tu jak widać świerszcz jeszcze próbuje się wyrywać, ale te wszystkie jego działania spełzą na niczym. Tutaj jeszcze spróbujemy się przybliżyć. Mamy tutaj rzut oka przez lens na naszego gagatka. No jak widać jeszcze niewybarwiony, ale ku dobremu idzie. A idzie właśnie w takim kierunku. Mam nadzieję, że dotrwamy do takiej fazy. Tutaj jeszcze mamy Peru, a dokładnie miasto Piura na zachodzie Peru i tam właśnie występuje ten pająk. Kolejnym maluszkiem jest Scopelobates sericeus. No tak na pierwszy rzut oka wydaje się taki aksamitny, połyskujący. Ale to też pod światło. O! Ale fajnie się rzucił na tego świerszcza kubańskiego. Spójrzcie, jaki tutaj pokaz zapasów. Zrobiło nam się tutaj małe rodeo, no niestety, ale tak to przy pajączkach wygląda. To nie są lejki, titki, czy jakieś inne jeszcze skorpiony, które dosłownie po sekundzie unieruchamiają takiego jego mocia. Ło! Spójrzcie, świerszcz przeszedł do dosiadu normalnie. Co to się dzieje, żeby mi go tam nie uszkodził ten gagatek? No, zobaczymy, no zaraz może będę jeszcze musiał interweniować. Dajcie spokój. Żeby bronić ptasznika przed świerszczem. No ale na szczęście wszystko przybrało właściwy już obrót, czyli pajączek znowu przeszedł do dosiadu i zaczyna sobie tutaj już swoją zdobycz konsumować. No nie powiem, może faktycznie ten świerszcz jest troszkę za duży do niego, ale z drugiej strony, skoro upolował, to znaczy da radę go zjeść. Wiadomo, w naturze też przecież w menu nie wybierają sobie, co do nich przyleci, prawda? Tutaj jeszcze takie zdjęcie, które znalazłem na internecie. Widzicie właśnie ten taki połyskujący kolor. Tutaj jeszcze króciutki urywek, aby pokazać wam, gdzie on występuje. Chodzi tu oczywiście o Dominikanę. I lecimy dalej. Kolejnym ptasznikiem jest Bumba Horrida. Dawna jego nazwa to Kabokla. No tu niestety już karmionko zakończyło się lekkim fiaskiem. Pajączek przestraszył się tego świerszcza i go nie chciał zjeść. No trudno, jak się mówi. No. Akurat skończyły mi się małe świerszcze, więc w tym karmieniu się nie udało. Tu jeszcze małe zbliżenie na niego, jak on wygląda z bliska. Przez pana lubkę. To jeszcze jest nieseks, maluszek,
Może i problem z karmieniem był, ale tutaj nie poszło wszystko na marne, bo jednak mimo wszystko jakieś tam ujęcie udało mi się zrobić. Tutaj jeszcze wstawiam zdjęcie dorosłego osobnika, a także pokazuję, gdzie on zamieszkuje. Jest to Brazylia, więc Ameryka Południowa, Nowy Świat, Słaby Jad i lecimy dalej. No i kolejnym pajączkiem jest Heterotele gabonensis. Może tym razem uda mi się coś nagrać, bo... O, super. Szybki, sprawny atak. Mamy tutaj pajączka, który w naturze zamieszkuje na terenie Afryki. No jak widzicie, tutaj ma takie dosyć rozbudowane te oploty. Z tego też względu czasami dosyć ciężko jest tam coś uchwycić, ale tym razem się udało. Spójrzmy jeszcze na niego z troszkę bliższa. Makrolęsik nam tutaj będzie do tego bardzo pomocny. No i tutaj jeszcze udało mi się zaobserwować moment, w którym on wyszedł wraz ze swoim jedzonkiem na zewnątrz. Tak więc już tutaj żadna pajęczyna nam nie przeszkadza. I możemy sobie naszego Heterotele gabonensis podziwiać w całej okazałości. No jak widzicie, tutaj zaciekła walka cały czas trwa, ale mam daleko idące obawy, że nasz świerszcz skończy podobnie jak Najman większość walk, czyli przegra tu z Kretesem. No ale taki układ sił wyszedł na ring, no to tak się to pewnie skończy, nie? No, jeszcze patrzcie, jak oczkami patrzy, może by mu się co udało, ale nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, moi drodzy, bo to jednak jak w takie szpony wpadnie już świerszcz, no to po sprawie jest. Tutaj jeszcze wam przygotowałem takie piękne zdjęcie, znalazłem. To właśnie takie śliczny okaz. A tu jeszcze spójrzcie, gdzie on zamieszkuje w naturze. Mamy tutaj Gabon na zachodnim wybrzeżu Afryki oraz Tanzania na wschodnim. No i kolejnym pajączkiem jest Brachypelma hamori. No tutaj obawiam się, że jest taka dosyć napompowana i nie będzie chciała nam zjeść. No i tak właśnie zaczyna się dziać, jak się obawiałem. Mamy tutaj takiego już klasyka, jeżeli chodzi o takie gatunki dla początkujących, występujący w Ameryce Północnej, region Ameryki Środkowej. No niestety nie zjadła, ale spróbujmy jeszcze tutaj zobaczyć z troszkę bliższa. No widać faktycznie, kula mocy jest tutaj wypchana po brzegi, więc może właśnie to jest przyczyna, że nie chciała jeść. Tutaj jeszcze mamy przepiękne zdjęcie dorosłego osobnika, a także wrzucę wam miejsce występowania, czyli Meksyk. Kolejnym ptasznikiem jest piękny pluszaczek pochodzący z Nikaragui. Mianowicie Tlitokada albo Pilosus Nicaragua, jak sama nazwa wskazuje, właśnie stamtąd się wywodzi. No widzicie, że tutaj również nie chce mi rzucić się krwiożerczym atakiem na świerszcza kubańskiego, no ale cóż, wiele na to nie poradzę. Czasami te gatunki tak mają. No a spójrzcie tutaj, oto szczęścia, że nie, ale spokojnie, najwyżej go przerzucę do drugiego pudełka. A tu jeszcze spójrzmy sobie przez makrolensa z bliska na tego włochacza. Oj, mówcie co chcecie, ale to depilacji nie widział nigdy w życiu. Piękne stworzonka, naprawdę. Te jasne, takie siwe, kremowe włoski pokrywające ciemny odwłok, ciemne odnóża. No, bardzo fajne, takie kontrastowe widowisko nam to tutaj tworzy. Ale tu ja powiedziałem, kędziory zawsze mi się podobały, czasami przez niektórych niedoceniane, ale według mnie również bardzo ładnie wyglądają, więc myślę, że warto je również promować. Jeszcze pewnie też nie trzeba, bo większość je jednak ma. Tu jeszcze rzut oka na to, gdzie on występuje.
Mamy tutaj Nikaraguę, czyli Ameryka Północna. No i tutaj kolejnym pajączkiem będzie Acanthoscuria sp. Balcosna. Zobaczymy, czy będzie chciała jeść. Ależ owszem, jak widzicie tutaj bez zbędnego pitolenia, w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy przed chwilką u kędziorka, tutaj szybki, sprawny atak. No ale generalnie rodzaj Acanthoscuria jest takim dosyć żarłocznym rodzajem, więc o to się raczej nie martwię. Martwię się bardziej o te wszystkie rewizje i tak dalej, zamieszania w nazwach. Może kiedyś uda się to wszystko usystematyzować. Wiele gatunków odeszło z tego rodzaju. Nowe się pojawiły. Powiem szczerze, ja już pomału gubię się w tym wszystkim. Tu jeszcze tylko nadmienię, że jak dobrze pamiętam, ta balkozna to występowała również w sieci pod nazwą Sternalis na przykład i tylko po taką nazwę udało mi się jakiekolwiek zdjęcie znaleźć, więc no jest tutaj straszny bałagan. No. Mam nadzieję, że kiedyś to wyjdzie na prostą. Tu spójrzcie jeszcze na tego gagatka z bliska. No i to jest właśnie ta fotka, którą udało mi się znaleźć. Ale nie ukrywam, że jest tego naprawdę jak na lekarstwo. Tutaj mamy jeszcze występowanie, czyli Boliwia, Paragwaj i Argentyna, czyli Ameryka Południowa. Kolejnym pajączkiem jest Litocadl Kalembergi. No zobaczymy, czy upoluje. Wow, proszę, normalnie wściekły atak jak nie Litocadl. No ale czasami tak bywa właśnie, że w sieci pająków są mi takie w cudzysłowie agresywniejsze braszki. Ogólnie ptasznik ten wywodzi się z Ameryki Północnej. Można przyjąć, że jest to region, bo nie kontynent, Ameryka Środkowa. No i tak nam się oto prezentuje. One są akurat fajne w nagrywaniu, jeżeli oczywiście zechcą jaśnie panny coś zjeść. Bo potem już się tak dosyć mało ruszają i można to fajnie uchwycić. Spójrzcie tutaj na tego bąbelka z bliska. Na dużym zbliżeniu prezentuje się on mniej więcej tak. Powiem wam szczerze, cały czas zastanawiam się, jak na przykład te topowe telefony od iPhone'a czy Samsung Galaxy nagrywałyby te filmy w porównaniu na przykład z moim S20 FE. Może ktoś ma jakieś porównanie, bo zastanawiam się, czy jest warto w ogóle iść w tą stronę, czy bardziej jakiegoś bezlusterkowca. Tutaj mamy jeszcze, jak wygląda ten pająk w postaci dorosłej, a tutaj mamy występowanie, czyli Meksyk. No i tutaj wchodzimy w świat trochę większych ptaszników. Jest to Formictopus atrichomatus. Tu nadmieniam, że po tym nagraniu został on już przetransportowany do pudełeczka 20x10, więc ma na pewno dużo luźniej. Jednego świerszcza już tutaj nam polował, natomiast postanowiłem dorzucić jeszcze jedną sztukę, bo myślę, że przy takich rozmiarach spokojnie 2-3 świerszczyki to nalajcie. O, właśnie tu mieliście tego przedsmak. Spójrzmy na niego jeszcze z troszkę bliższa. Olbrzymie helicerki, masywny karapaks i odwłok, który po wylince jest taki, można powiedzieć, dosyć bidny, ale spokojnie, moi drodzy, nadrobimy to wszystko. Mam teraz sporo tuściutkich kubanów i na pewno troszeczkę go tutaj dopchamy, tak żeby wyglądał bardziej prawilnie. Powiem wam szczerze, że zawsze rodzaj Formictopus bardzo mi się podobał. Ogólnie one występują tutaj. Tutaj wam jeszcze przedstawię wygląd dorosłego osobnika. Ten konkretny występuje na Haiti, ale ogólnie to Haiti, Kuba, Dominikana to jest taki rejon, gdzie one po prostu ulubowały go sobie na świecie i tam występują. No i kolejnym ptasznikiem jest Tyxopelma pruriens. Ło, ale wściekła, tak. Jest to kolejny przedstawiciel zamieszkujący w naturze na obszarze Ameryki Południowej. Jak wiecie, przez mój kanał przewijała się również Tyxopelma okerti, a także od niedawna Tyxopelma cyaneolum. Tutaj spójrzmy jeszcze na ten konkretny, czyli pruriens
gatunek z bliska. Jak widzicie, bardzo fajnie on tutaj tak połyskuje. No mi się bardzo podoba ten gatunek. Jeszcze potem wam spróbuję to z troszkę innej perspektywy pokazać, to myślę, że zobaczycie, do czego zmierzam. No jako, że tu się już wiele nie dzieje, to jeszcze przechodzimy do następnego ujęcia. No i tu kolejne ujęcie jest bardziej od frontu, może jeszcze nie jest dokładnie tak jak chciałem, ale na pewno widać tutaj, jak spojrzycie na femurki, że one opalizują na taki oliwkowo-zielony kolor, co dodaje temu gatunkowi taki per plus, nie? Tutaj wam jeszcze wrzucam zdjęcie dorosłego osobnika, a także występowanie, czyli Peru i Chile, tak jak mówiłem, Ameryka Południowa. Kolejnym ptasznikiem jest Hilobrachy ze Pekan Krahan, czyli taki bandzior z Azji. Spójrzcie, jak szybko i sprawnie upolował świerszczyka. No, generalnie te ptaszniki słyną z tego, że potrafią zrobić sobie tutaj dosyć mocną aranżację pojemniczka. Mocno rozbudowana sieć pajęczyn. Generalnie u wszystkich chyba z rodzaju Hilobrachy występuje, więc tutaj widzimy mały happy dancing w wykonaniu tego gagatka. Pamiętajmy, że włosków parzących one nie posiadają, natomiast są one bardzo szybkie i silnie jadowite, więc tutaj również zalecamy pewną dozę ostrożności przy manipulowaniu przy tego typu ptasznikach. A już na pewno nie robieniu tego, co ja, czyli na przykład odsuwaniu, tak jak teraz, telefonu na kilka centymetrów od tego gagatka, żeby nagrać coś lensem. No ale mimo wszystko staram się to robić jakoś w miarę bezpiecznie. Wiecie, podstawy BHP trzeba zachować. Ale pamiętajcie również, że dla niego to jest ułamek sekundy i on już jest przy was. Tutaj jeszcze wam pokażę taki urywek, który pokazuje wdzięczność naszego pupila za to, że tracimy czas, poświęcamy mu go i go karmimy, podlewamy. Spójrzcie tylko. On tylko czeka, żeby nas upierdzielić i musicie być tego świadomi, bo te ptaszniki naprawdę nieraz przyjmują defensywną postawę, aż tak mielą tymi helicerami. No, robią wrażenie, że tak powiem. Tutaj jeszcze wygląd tego ptasznika jako dorosłego osobnika oraz występowanie, czyli Tajlandia, prowincja Phetchaburi w parku narodowym Khaen Krahan. Teraz nakarmimy sobie taką fajną kopareczkę rodem z Afryki. Jest to Hyrsterocrates gigas. Silnie jadowity ptasznik. O, elegancko. Widzicie, wyszedł tyłem, potem obrócił się, zaatakował. Elegancki atak. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby on się tutaj nam nie chował, no ale tym razem się nam to nie udało. Troszkę się on tam schował, troszkę wystaje. Zobaczymy, może jeszcze mu tutaj wrzucę jednego gagatka. Bo to już jest dosyć taki spory osobnik, więc powinien spokojnie dwa świerszcze pożreć. No i zobaczymy. No i tu dorzuciłem jeszcze jednego świerszczyka. O mały włos. Widzieliście, jak ta nóżka już tak poszła w stronę drugiego świerszcza. Spróbuję go tam troszeczkę przepłoszyć, żeby poszedł bliżej swojego nowego przyjaciela. No, obserwujcie uważnie, bo pamiętajcie, że to, te ataki bywają naprawdę szybkie, więc żeby wam tu nic nie umknęło. No dawaj, świerszu, dawaj. Polubicie się, będziecie się bawić, zostaniecie najlepszymi przyjaciółmi. O, widzicie? No i sprawa jest załatwiona. Tu jeszcze ta główka świerszcza, którą mówi, pójść mnie, ale nie puści. Ja bym na to na pewno nie liczył. Teraz dwa świerszcze, ani jeden, pójdą wprost do Mordoru. No, widzicie, że zbliżenia troszkę jak u dzikiego trenera, ale jednak troszkę wolniejsze. Tutaj mamy wygląd dorosłego osobnika, a tu występowanie, mamy tu Kamerun.
Gwineę Równikową, Gabon, Kongo oraz Zair. Właśnie tutaj. Kolejnym ptasznikiem jest przedstawiciel rodzaju Nhandu, tym razem Coloratovilosus. Ło, ale się fajnie obrócił. Proszę, jakie nam tutaj breakdance'y sadzi. Jest to przedstawiciel Nowego Świata. Zamieszkują na obszarze Ameryki Południowej, w Brazylii. Tak jak większość Nhandu, jedynie Carapoensis występuje dodatkowo w Paragwaju. Natomiast Chromatus coloratovilosus i Tripepi tylko Brazylii, jak pamięć mnie nie myli. Ogólnie ptaszniki rosną dosyć spore i ich karmienia cieszą właścicieli. Innym atutem jest również to, że one są bardzo tanie w handlu, więc możecie fajny zestawik sobie kupić wszystkich tych handlu za naprawdę fajne pieniążki. Tu widzicie, kolejny świerszczyk poszedł w ruch i nie było tutaj żadnego problemu, ani pół zająknięcia, jak to się mówi. Ile mu wrzucicie, tyle zje. Byle nie przesadzić. Tu jeszcze jest widok na te piękne krągłości. Spójrzcie na te rubensowskie kształty. Mamy odwłok, karapax i wielkie helicery. Oraz oczka, które jak najbardziej w tym wypadku uważam mogą kłamać. Generalnie ptaszniki, tak jak mówiłem, dosyć spore, więc ugryzienie może, czy tam ukąszenie może boleć pod kątem mechanicznym, natomiast jad jest słaby i tego bym się tutaj raczej nie obawiał. Mamy tutaj jeszcze obraz dorosłego osobnika, a występowanie, tak jak mówiłem, Brazylia. Nowy świat, słaby jad i lecimy dalej. No i kolejnym ptasznikiem jest Pamphobotheus insignis. Jest to taki jeden z moich większych rarytasów na hodowli. No, najgorzej. Nie ma to jak kora w pojemniku, która zakrywa nam polowanie, więc teraz już wiecie, czemu większość tych ptaszników na nagraniach nie ma żadnych kryjówek, ponieważ połowę z tych nagrań nic by nie wnosiło do tych moich filmów. Tutaj mamy mieszkańca z Ameryki Południowej. Ten konkretny gatunek, czyli Pamphobotheus insignis, występuje w Kolumbii, ale pamiętajcie, bo tu jest też gra słów, bo Pamphobotheus sp insignis z kolei występuje w Ekwadorze. Więc to jest taka drobna różnica. U mnie jest ten insignis, czyli z Kolumbii. Jak widzicie, tutaj bardzo ładnie się prezentuje, już pomalutku zaczyna się barwić. Tutaj mamy jeszcze rzut z bliska na tego osobnika. Chyba jedno z pierwszych takich ujęć u mnie na kanale, więc jest się tym cieszyć. Makrolensik jednak się do czegoś, jak widać, przydaje. Widzimy tutaj dosyć mocno kontrastowe włoski, takie pomarańczowo-rudawe na ciemnym odwłoku. Nie widzimy tutaj tego charakterystycznego dla rodzaju Pamphobotheus wzorku na odwłoku, czyli tri-pattern. No pamiętajcie też, że on z czasem blednie i zanika, natomiast no tutaj mamy dopiero takiego podrosteczka małego, widzicie zresztą w porównaniu do świerszcza kubańskiego, jak on wygląda. A teraz petarda, patrzcie, jak on wygląda jako dorosły, mistrzostwo świata. A tutaj mamy jeszcze występowanie, tak jak mówiłem, Kolumbia. No i wracamy do świata kędziorów. Tutaj mamy Tritocad albo Pilosus. Tego akurat osobnika karmić nie będziemy, bo jest on świeżutko po welince. Myślę, że mogła ona mieć miejsce z jeden, może dwa dni temu. Jeszcze naprawdę takie czyściutkie barwy, zerowe czesania. Przed chwilką ją usunąłem tutaj z pojemnika, ale wiem, że była, więc na pewno nie będę ryzykował, żeby tutaj mu krzywdę zrobić. Tu spójrzmy z bliska na tego gagatka. Powiem wam szczerze, że to jest właśnie to, co zawsze podkreślam, te takie duże kontrasty. Spójrzcie, jakie teraz zbliżenie na te włoski na odwłoku. Naprawdę na mnie robi to wrażenie, nie wiem jak na was. Tutaj już mamy na tyle dużego osobnika, że nie wstawiam wam zdjęcia, ponieważ ono niewiele by się różniło, że tak powiem, od
od tego już sporego podrostka. Tu wam wrzucę jeszcze tylko występowanie. Mamy duży obszar: Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Panama, więc Ameryka Północna. No i na koniec mamy tutaj przepiękny okaz Brachypelme auratum. Jest to ptasznik z Ameryki Północnej, przepięknie ubarwiony. Bardzo lubię ten gatunek, to też jest pierwsze karmienie po wylince, ale od niej już troszkę tutaj minęło. Jak widzicie, została ona już tutaj dosyć mocno sfatygowana. O, widzę, że się nam tutaj... aż mi się nie chce wierzyć. Nasza braszka tak się rzuciła na świersza. Ta, która z reguły unika obiektywu i parcia na szkło, nie posiada. No, powiem wam szczerze, tu jestem w mocnym szoku. No, ale dobrze. Bardzo dobrze. Tu zaraz jeszcze zrobimy takie małe jącie z bliska przez lęsika, żebyście mogli sobie tutaj ją lepiej zobaczyć. No i oto i ona w całej okazałości. No i widzicie te wstawki na kolankach, które wyglądają troszkę jak takie płomyki. Bardzo fajnie się to prezentuje, takie kontrastowe wzory na pozostałej części ciała, która jest czarna, taka ciemna. No naprawdę dla mnie robi to piorunące wrażenie, a wręcz ogniste wrażenie. Stąd też niektórzy nazywają ją ognistokolanowym, tak? Na koniec jeszcze wam rzucę takie przepiękne zdjęcie, naprawdę, no mistrzostwo. Jakimś fajnym aparacikiem na pewno zrobione, ale no mnie ono urzekło, dlatego stwierdziłem, że muszę się z wami podzielić tą fotką. No i proszę. Świerszczu jeszcze tam ledwo się rusza, ale nic to już. Kompletnie nic nie pomoże. No i tutaj czas na obiecaną fotkę. Wow. I występowanie, tak jak mówiłem, Meksyk, czyli Ameryka Północna. No i co? Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Zwłaszcza, że nie był on zbyt krótki. Standardowe podziękowania dla osób, które w mniejszym lub większym stopniu wspierają mój kanał. Na pewno jest to Dawid Zakłachal, Mirek z Eurospiders czy Kuba z Terra Gadziora, ale także wam wszystkim, którzy tutaj komentujecie, udostępniacie, subskrybujecie mój kanał. No, dzięki temu ten kanał się rozwija i mam nadzieję, że rozwijał się będzie dalej. Razem rozpędzimy tę machinę. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku to wszystko zmierza. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma filmu wam się podobała. Raz na jakiś czas będę wstawiał takie podsumowanie, statystykę, natomiast nie będzie to temat przewodni, żeby była jasność. No i co? Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!